Studio Curate ten utwór jest tak, mógłby wyglądać jakby utwór na trąbkę, puzon, saksofon basowy i w dodatku tancerkę, jeszcze live electronics. Naprawdę jest kompletnie inaczej, bo to jest, że od dawna postanowiłem nie pisać na dane instrumenty, ale pisać na dane osoby. I to mnie właśnie interesuje dzisiaj. Znaczy już nie wyobrażam sobie pisać utworu na, nie wiem, kwartet smyczkowy, tylko rzeczywiście utwór na, dla tego, muzyka, dla tych ludzi, dla tych danych ludzi. I to, na czym gram, to jest jakby kwestia ich prywatna. Nawet sama myśl po instrumencie dla mnie się zmieniła. Czy teraz piszę na elektronikę, którą grają te dane instrumenty. Znaczy już nie chodzi o to, czy ta muzyka jest elektroniczna, czy też nie. Chodzi o to, czy myśl kompozytora, muzyka jest elektroniczna, czy nie. I chciałem dorzucić, właśnie jest dodatkowy muzyk, który nie jest muzykiem, który jest tancerką. Ona jest muzykiem w sensie, że ma różne tam sensory na sobie, dzięki którym przeszkadza tej elektronice być dobrze graną. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że jak idziemy na koncert muzyki, powiedzmy, bardziej tradycjonalnej, wiolonczela czy coś, ten muzyk nie zagra 2 dni początku swojej muzyki dokładnie tak samo. Z elektroniką, z komputerem tak jest, że to może być dokładnie co do milimetra, nawet mniej, co do milisekundy, dokładnie to samo. A mi chodzi o to, żeby ta elektronika też była żywa. I najżywszą rzecz, na jaką wpadłem, to właśnie jest ruch człowieka, w tym przypadku tancerki, ale niezależnie kogo właściwie. Ona właśnie swoim ruchem, minimalnym co prawda, przeszkadza tej elektronice, która zawsze gra trochę inaczej. Pięć uczestniczek walczyć będzie o gwiazdy, a punkty zostaną sprawiedliwie przyznane według reguł gry. Nadszedł czas, aby połączyć się z komentatorem, a zarazem głównym jurorem naszego konkursu piosenki Freddym No Commentem. Let's connect to the Lost Studio in Mercury City. Greetings to the ATM Studio. And I say dobry wieczór to the people in the ATM Studio. Let the games begin! Should get a chance to fly high and to touch the stars, even if those on screen. Edith? O Edith powiedzieć można jedno. Ona umie kochać siebie. I need to stay free. So many moments on my face. Już jako dziecko była zafascynowana małym i dużym ekranem. Let's meet in heaven. Jako Bibi Blue mogłabym godzinami opowiadać o życiu przed ekranem. modelerką modową, kolekcjonerką kółek. Gdy jestem Taylor, często zakładam peruki, przebieram się. Jago! What? Explosion! Boom, 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 hash, 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 hash. Greetings from Millennial Paradise.